W poprzednim odcinku D&D z Łezą. Zostałem wyruchany przez grabarza. Mam martwe dziecko w rękach. Ja nie chcę widzieć tego dziecka nigdzie w obrębie tego cmentarza. Zakazuję! Bardziej! Witam! I o zdrowie pytam. Jak masz na imię? Baltazar. Baltazar. Czym jest Zabaziu? Nie wiem, takie słowo. Czy... nie przewinął się tędy mały, śmierdzący chłopak z książką? Proszę mnie tam nie zabierać z powrotem. Nie, spokojnie. Dobra, młody, chodź. Baltazar, chodź. Wychodzimy z tego Dobra, więc mam ekipkę Sebastiana Baltazara. Czy jest gdzieś, gdzie możemy się schować i przebadać tą księgę? Myślę, że Dom Miłości byłby dobrym miejscem. A co w Domu Miłości? O, stary, czego tam nie ma. Idziemy do Domu Miłości. Idziemy do Domu Miłości, a co? Dom Miłości. Tylko nie wiem, czy wpuszczą brudnego i zmarnowanego młodego dzieciaka. Czy są gdzieś łaźnie? Łaźnie? Najpierw łaźnie, no. Do łaźni można wejść. Tutaj. Także przejdziemy się tutaj. Więc naprzód, przyjacielu. Idziemy. Przepraszam. Czy coś dziwnie gadasz? Stary, więcej dykcji. Tak, popracuję, zdecydowanie. Dobra, idę tą dróżką i jestem przy łaźniach. Przed tobą teraz znajduje się większy, zbudowany z cegieł budynek, z którego dachu wydobywała się cienka warstwa dymu i pary. Masz przed sobą łaźnię. Nie jest to jakaś bogata łaźnia, szczególnie jak na te okolice, ale myślę, że dałbyś radę tam się wykąpać z dwoma chłopakami. Dobra. Sebastian. Tak? Rozbieraj się. Nie, dobrze, wejdźmy najpierw, oczywiście, no zapukam do drzwi. Ale potem znowu mam się rozebrać. Już nie przede mną, będziesz się mył teraz, jak normalny człowiek. Wchodząc do środka. Tak. Słyszysz multum osób. Gberają między sobą, gadają, przewracają jakieś pokółki. To jest karczma. Mniejsza karczemka, w której głównie ludzie się zatrzymają na odpoczynek, na postój, żeby coś szybko przegryźć i żeby odpocząć. No tak. Dzień dobry, może coś podać? Podchodzi do ciebie młodsza kobieta w czarnych włosach. Widać, że nie jest człowiekiem, aczkolwiek jakimś cudem trzyma tutaj fason. Witaj, młoda damo. Chciałbym się umyć. I tych dwóch... chłopów też. Znaczy nie ja, oni się będą sami, wie pani. Pana imię? Dandrufin III. Proszę dodać z domu wielki. Dandrufin III z domu wielki. Dobrze, imiona znają... I się zatrzymuje patrząc na barda. Baltazar Gąbka z domu Pietruszki. A ten młody? Sebastian. Sebastian... Pierwszy? Z domu wielki. Sebastian w tym momencie patrzy na ciebie z wielkim podziwieniem. Z wielkim podziwem. Jego oczy po prostu świecą się, tak jakby został właśnie adoptowany. Z domu wielki. Rozumiem, że rodzinka. Tak. Tak, a z tym pojebem też? Nie. To czemu jesteście tutaj razem we trójkę? Będzie mi plecy mył. Że co? Przepraszam, to ty mi powinieneś myć plecy. Za sztukę. Może inspiracji dostaniesz. Jestem twoją mużą, czy nie? Jesteś, niech będzie. No. Ale najpiękniejsze damy mają pierwszeństwo, słodka panienko. Idźcie się myć. Dobrze. A właśnie, cena. Cena? Tak. Proszę pana, czy chce pan pokój luksusowy? Z masażem? czy po prostu łaźnia? Zwykła łaźnia wystarczy. Jak dla was, możemy wziąć pakiet rodzinny, więc ty i syn... No. Ty i syn? Tak. Syn Sufil. No. Syn. No. Dobra. Jak miałeś na imię? Sebastian. Sebastian. Dobra. Pan i Sebastian, rozumiem, ojciec, syn. Tak. Dobra. Tak. Okej. 3 sztuki srebra. A za... Baltazara? On się wykąpie sam. Masz w ogóle kasę, Baltazar? Balciu, 3 sztuki złota. Śmierdząca suka. Po czym Baltazar wyciąga 3 bardzo brudne sztuki złota, kładzie i dokłada 1 srebra. Dla ciebie, słońce. Idź się myć. I wy też. Miłego życzę. Miłego. Idziemy się myć. Wchodzicie w tym momencie do łaźni, tak, w której wszystko jest zaparowane. Tak. I co robicie? Sebastian. Tak wiem. No. No to nie wiem, jaki styl łaźni to jest, ale są takie ten, gdzie można się opłukać przed wejściem. To do... są... macie przed sobą prowizoryczne drewniane prysznice. 4. No. Jako że to jest pakiet rodzinny, to zazwyczaj 4-osobowe tutaj przychodzą. A tuż za tym macie drewniane drzwi zamykane na kłódkę od zewnątrz i od wewnątrz. Mhm. A w środku saunę. Okej. Typową saunę, wiesz, tam z ławeczkami, z palmowymi liśćmi, żeby się oklepać. Dobra, Sebastian, staraj się nie szaleć z tą raną za bardzo. Z tą ropą, staraj się to domyć jak najczyściej. A co ja mam z nią tańczyć? Żeby nikt się nie wiedział po prostu. Jesteśmy tutaj sami. Ale nie wiadomo, ktoś wyjdzie, obsługa, ten, to staraj się nie mieć tego na widoku. Nie myj tego mydłem na pewno. Czystą wodą po prostu to opłucz i... Czym jest mydło? Widzisz tą szarą kostkę tam przy prysznicu? No. Jak się opłuczesz wodą, to natrzyj się tym, aż zacznie się pienić. Potem wetrzyj to we włosy, pod pachy, wszędzie, wszystkie szczeliny. Ale z buzi będzie się pienić jak wścieklizna? Nie. To się samo będzie pienić. Tym się umyjesz, to po prostu zabiera ci brud z ciebie. Potem brud zejdzie z tą pianą, jak to spłuczesz potem. To jest jakaś magia. No, niech ci będzie, no. Tylko pamiętaj, rany mydłem nie dotykaj. Rozumiem? Dobra, dookoła. Dookoła, no, niech będzie dookoła. Głowę też umyj. Dobrze? I uszy. Uszy umyj. Dobra, uszy. Cały się umyj. Myj bez wszystko. Rany. Bez rany. Znaczy, to nie tak nogę umyj, ale ranę jakby... Rozumiesz? On mnie rozumie? Rozumiesz mnie? Chyba tak, czyli umyć się cały, ale nie dotykać rany, mydłem. Ale natrzeć się mydłem, tak. Ale dopiero po tym, jak się będzie mokrym. Tak. I potem jak będziesz cały spieniony na ciele, to się bez rany. Bez rany. Dobra, ale umyć ranę też wtedy. Bo powiedziałeś, żeby nie umyć rany, ale jednak ją umyć. Słuchaj. Nie dotykaj rany mydłem bezpośrednio. Po prostu ją opłucz z tego, co tam masz, z tej ropy. Nie zabieraj mi czasu antenowego, dobra? Idź już. Dobrze. No. Dobrze. Sebastian idzie, rozbiera się, zaczyna się myć. Super, ja też się myję. Mija, rzuć D20 dla mnie. 20. Mija 20 minut. Akurat teraz musiałem rzucić. Akurat teraz, tak. I w końcu czyści. Zaczynacie się wycierać. Ocieracie się już... ręcznikami, no. Ręcznikami. Zawijacie się i w tym momencie drzwi zostają wykopane. Przyjaciele! Ja wam powiem, że ta sauna jest inspirująca. Napisałem dla was balladę. Zaśpiewaj ją w takim razie. Kiedy się myłem, mydło mi wypadło. I wszyscy razem. Kiedy się myłem, mydło mi wypadło. Kiedyś się myłem, mydło mi wypadło, lecz nie chciało mi się go podnosić. Poprosiłem niewolnika, on to za mnie zrobił. Dobry chłopiec. Kiedyś się myłem, mydło mi wypadło. Piękne. I to jeszcze idzie przez jakąś dobrą godzinę. Dziękuję, dziękuję. Jesteście wspaniałą widownią. Tuż za nim zebrało się chyba z 5 strażników i z 3 babki od kąpieli. Już wychodzicie? Tak. W samą porę. A co jest to? Byliście tutaj 1,5 godziny. No to... Dobra, zbieramy się. Przepraszamy. Wszyscy po prostu z takim zawiedzionym wzrokiem na was patrzą. Ale nie tylko na was. Głównie na Baltazara, ponieważ to się zdarzyło już nie pierwszy raz. Aha, rozumiem. Uwielbiam go. Dobra. Idziemy... Gdzie iść? Sebastian, wiesz gdzie iść, żeby tak po prostu usiąść i pomyśleć? Oprócz karczmy? Wiesz co? Teraz jest tyle osób, że ciężko się gdzieś znaleźć. Najlepiej będzie się wmieszać w tłum. Może na targowisku. To jest dobra myśl! To nie jest dobra myśl. Będziemy przeglądać twoją magiczną księgę. Nie możemy teraz przy ludziach być, w tłumie. Co ty? Głupi! Żartuję, nie uderzyłem cię. Machnąłem cię nad głową tylko. Nie uciekaj! W takim razie dookoła ratusza jest sporo drzew, można tam usiąść. Dobrze, schowamy się z jakimś drzewem tam na odludziu. Czy lecisz od razu tam? Idziemy tam. Dobra, to rzucaj na ukrywanie się, proszę. I wszyscy sobie rzucą. Naturalna 20. Pierdolisz. Nice! Dobra. Razem było całkiem nieźle, bo Sebastian wyrzucił 14, Baltazar wyrzucił 4, ale to dlatego, że po prostu sobie podśpiewywać będzie w trakcie. Ale odejdzie od was trochę, żeby wam nie przeszkadzać. No. W tym momencie tak. Siadacie przed drzwiami. No. Przed drzwiami katedry. Przed drzwiami nie katedry, tylko... Znaczy przed drzwiami. Wychodzicie akurat do takiego mini parku. Aha, tu są drzewa. Okay. Macie tam parę drzew. Głównie siedzą tam ludzie właśnie z książkami, więc nie będziecie wyglądać podejrzanie. Idealnie wpasujecie się w tłum. Tak. Świetnie. Dobra, Sebastian, pokazuj tą książkę. Co tam jest napisane? Sebastian daje ci książkę i widzisz, że jest ona obtoczona w ludzkiej skórze. Aha. To jest książka po moim ojcu. Zostałem wybrany, żeby ją trzymać bezpiecznie, ale tobie ufam, tato. Nie mów tak do mnie. No dobrze. Przepraszam, nie chciałem cię opluć, ręką też cię nie uderzyłem. Ja mam tendencję do plucia na dzieci. Dobra, słuchaj, nie mów do mnie tato, mów do mnie Dandrufinie. Dobrze, Dandrufinie? No. Więc tak, czy jest tam coś napisane o klątwach? O klątwach? Albo o egzorcyzmie. Mamy 3 egzorcyzmy. Mamy jeden trudny, 2-tygodniowy, ale bardzo dobry. Mamy jeden szybszy i w tym momencie jego głos zwalnia. I jedyne co słyszysz pośród tłumu to cicha melodia. Wyskakuję i staram się namierzyć tą melodię. Pośród tłumu widzisz znowu wysoką postać w kapturze. Tą samą, co wcześniej w środku nocy przez okno. Postać powoli zbliża się, przedzierając się przez tłum. I jak tylko ma ciebie dotknąć, znika. Z powrotem. I mamy jeszcze 3. egzorcyzm oczywiście. Ten będzie najprostszy, bo zajmuje tylko 2 godziny, ale będziemy potrzebowali ofiary. Który jest na razie najbardziej efektywny? Ten 3. A ten po środku? Nie słuchałeś mnie? Nie. Bo coś, no nie słyszałem. Ten drugi zajmuje 2 noce i będziemy potrzebowali 5 martwych owiec. W tym trzecim wystarczy krew zmarłego. Musi być to człowiek? Nie. Dobra, mam coś martwego, co możemy... Ile trwa ten egzorcyzm trzeci? 2 godziny. Dobra, ale słuchaj, trzeba go wykonać w środku nocy. Dobra. Czekamy. I nie wierzę, że to zrobię. Więc słuchaj, co planuję zrobić teraz? To poczekaj do nocy. Iść z Bardem i Sebastianem do krypty i wykorzystać krew małego do uleczenia Sebastiana. No bo już nie żyje, nie? To... Czy chcesz sam przeczytać, co jest w tej książce? Sprawdzę, no. Sebastian, pokaż, co tam jest napisane. Rzuć proszę na percepcję. Na spostrzegawczość. Znowu to zgubiłem. O jest, spostrzegawczość. Dobra, 20, ale nie naturalna. W książce jest napisane, że czar ten potrafi też przywracać ludzi z grobu. Więc, mój drogi, będziesz miał wybór. Albo uleczyć Sebastiana, albo wskrzesić dziecko. Ale jeżeli to jest nekromancja, to on będzie... On nie będzie żywy, on będzie żywym trupem. On będzie żywy. Ale trzeba jakiegoś poświęcenia. Nie jest do końca opisane, jakie to jest poświęcenie, ale jest to wybór. Ale ja nie zabijam. Ja nie potrafię. Nie zabijasz. Ale jest to jakieś poświęcenie, nie jest do końca powiedziane jakie. Zawsze przed tym czarem jest jakiś wybór. I w tym momencie przeznaczenie spowodowało, że ten wybór właśnie masz. Albo jeden, albo drugi. Albo dziecko, albo Sebastian. Nie możesz zrobić nie możesz ugryźć po prostu 2 orzechów naraz. Musisz wybrać, który żołądź atakujesz. Który żołądź atakuje akurat, tak? Nie mogę zrobić 2 egzorcyzmów oddzielnych? Przeznaczenie daje ci wybór. I w tej księdze jest poświęcenie, jest wybór. To nie jest wypadek. Ale będzie ze mnie hipokryta, jeżeli pozwolę, wiesz, diablikowi umrzeć, a on ma szansę na ożycie. Ale Sebastian może umrzeć jutro. Więc masz albo wskrzeszenie martwego, albo uratowanie żywego. Bardzie, co sądzisz? Bardzie? Tak, przyjacielu. Gdybyś miał wybór, wskrzesić małe dziecko albo uratować bliską ci osobę, co byś zrobił? Kim jest ta bliska osoba? Sebastian. Sebastian patrzy na ciebie z przerażeniem. Ja bym uratował. Co? Bliską osobę. Tak też dzisiaj zrobimy. Ratujemy Sebastiana. Let's go! Let's go! Więc czekamy do nocy w takim razie. I w tym momencie... Wszystko cichnie. Powiedz mi, mała owieczko, dokąd tak pędzisz? Zza drzewa, za którym siedzieliście, zauważasz tylko krucze pióra i liście, które opadają na ziemię. Oraz po swojej prawej stronie, oparty o ziemię, wielki topór. To do mnie? Pan mówi? Nie słyszysz żadnej odpowiedzi. Ja serio nie wiem, co powiedział. Co pan powiedział? Gdzie pędzisz, mała owieczko? Teraz nie pędzę, czekam w sumie teraz. Na noc? Na noc. Czyżbyś szukał mojego brata? Lampiarz! A pan to kto? Jam są Dłonie Śmierci. Dłonie Śmierci? Spotkałeś już usta. Tak, tak. On mi zabrał 4. 4 miesiące. Nie wiem. Tak. Tak, 4 miesiące. Moja pamięć. Twoja świeczka jeszcze się pali, ale próbujesz wskrzesić świeczkę, która już zgasła. Nie. Haha, właśnie nie! Haha! Na odwrót! No, tego młodego chcę uratować. Czyli chcesz zabrać mój mały płomyczek, tak? Nie, on ma się świecić dalej właśnie. Czy ty nic nie rozumiesz? No świecić ma się dalej. Jego świeczka ma zgasnąć jutro. Czemu? On umiera. Zdrowo wygląda, konoga trochę spuchła. Oj tam. Widzisz, że na toporze pojawia się ta sama ropa czarna. No. Która wycieka z nogi Sebastiana. Masz chory topór. Nie, przyjacielu. Moja droga, mała, bezwinna owieczko. To ja sprawiłem, że Sebastian umiera. Czemu? I rzuć proszę teraz na percepcję. Naturalna 20. Pamiętasz symbol na biały pomyk, no? Tani, tak? Mhm. Przyglądasz się teraz Sebastianowi, no, który ma ten płomyk na krtani. Czekaj. Okej, czyli to jest jakaś oznaka śmierci prawdopodobnie. Oni są moimi zwierzynami, a ja już od dawna jestem na łowach. Ale no weź. No weź. Załóżmy się. Załóżmy się, no. Taka zabawa mi się podoba. Tak. Co sądzisz o Baltazarze? Baltazara świeczka jeszcze długo będzie się palić. A ty robisz tak jak Lampiarz? Tak zabierasz miesiące? Ja się bawię. Zaznaczam sobie zwierzątka. I łowię je dla zabawy. Możemy zrobić tak, mój drogi. Ja zabiorę świeczuszkę z jednej osoby i będzie wolna. Ale za to ty będziesz się ze mną ganiał. Ganiał? Pobawmy się trochę. Ale ganiał? Ja ty wiesz, jaką ja mam kondycję? Dam ci 2 dni przewagi. Ty sobie uciekniesz. I zobaczymy, jak daleko uciekniesz od mojego topora. Daj mi 4 miesiące. 4 miesiące? Przewagi. Umowa stoi. Mogłem powiedzieć więcej. Widzisz, jak wyciąga swoją długą dłoń w swoim kierunku. I tylko chcę się upewnić, że po podaniu ci ręki mam wolną rękę do robienia egzorcyzmu. Ty wybierzesz, kto dzisiaj przeżyje. Czy małe dziecko bezimienne, czy twój młody, niewinny przyjaciel. W tym momencie symbol płomyka znika z krtani Sebastiana i pojawia się na twojej szyi. Czujesz, jak delikatnie się wypala, tak jakbyś polał się wrzątkiem. Ale się wpakowałem. A zadowolone dłonie śmierci podnoszą topór, chowają go sobie za pazuchę i odchodzą, nucąc melodyjkę. Uciekaj, myszko, do dziury, bo cię tam złapie kotbury. A jak cię złapie kotbury, to cię obędzie ze skóry. Wszystko w tym momencie wraca do normy. Aha, czyli Sebastian go nie widział. Fajnie się tak lampi na moje klamoty? Słuchaj, stary, jeżeli chcesz coś ode mnie kupić, no to trzeba powiedzieć. takiego stroju się nie wybiera. Baltazar, cicho. Muszę przemyśleć niektóre rzeczy. Sterczałeś przez 5 minut. No. Idź kup jakieś lody, co, Baltazar? Spoko, a masz kasę? Tak, rzucam mu jedną monetę złota. Dobra. Więc... Jej! I ucieka, po prostu odbiega. Stary! Sieba! Idziemy na lody! I odbiegają szybko na targowisko. No. Czy on ma... Sebastian zabrał księgę ze sobą, nie? Zabrał księgę ze sobą. Kurwa, mógłbym poczytać. Dobra. Dobra, mi się wydaje, że możemy zrobić jakby fast forward do nocy. Fast forward robimy? No. W takim razie, mój drogi. Trochę się udupiłem. No, powinienem jednak spróbować może zawalczyć z nim, nie wiem. Zapada noc. Wszystkie lampy są już zapalone. A ludzi nie ma na ulicy. Jesteś tylko ty, Baltazar i Sebastian, ukryci za drzewami. Na placu. Na placu. Oh. Czy już zapadła noc? Już zapadła noc. A lampiarz już był? Już był. Jest około 23. Lampy wszystkie są zapalone. Udało wam się ukryć. Przed lampiarzem. Przed lampiarzem. Dobrze. Baltazar, Sebastian. Idziemy. Brama. Drzwi. Brama jest zamknięta, mój drogi. A ja mam ten klucz chyba, nie? Masz? Mam. Ekwipunek. Na stówę miałem klucz od bramy. Bo mu... Nie, oddałem mu. Pamiętam, oddałem mu klucz. Pamiętam to, no. Spokojnie, moje piękne nuty to załatwią. Spierdalaj, klamko, spierdalaj szybko, bo się dotknę moją muzyką. I w tym momencie pojawia się magiczna, fioletowa dłoń, która próbuje przełamać bramkę, ale... Pierdoli w nią z całej siły i jedyne co to jest tylko... Nic się nie dzieje. Dzięki, Baltazar, za próbę. Spróbowałem. Spróbowałeś. Sebastian, umiesz się włamywać? Z tą nogą będzie ciężko. Ale nie potrzebuję... Aha, no tak. A Sebastian... Podnoszę Sebastiana. Nie pamiętam, jak wygląda brama. Brama jest w miarę... dużej wielkości, taka 3-metrowa metalowa brama z zakończeniami, zakończona szpiekulcami u góry. A mury? Tak samo cały płot. Cały płot. To są metalowe wszystko jest. Obok są drzewa, na które można się wspiąć za to, jak widzisz. A są. Mam klucz od krypty, on nie będzie działał chyba na bramie, nie? Mogę sprawdzić ten klucz od krypty, czy pasuje na bramę? Klucz od krypty kompletnie nie działa, jest zupełnie innego kształtu. Dobrze. Wow! Obok jest drzewo! Zobaczmy to drzewo. Podchodzimy do drzewa, spróbujemy przez drzewo się przekombinować przez ten płot. To rzuć proszę na atletykę. Bardziej chcesz zręcznością to zrobić, w sensie, że się wspiąć i spróbować przeskoczyć? Czy próbujesz wspiąć się... Pytanie. Wspinasz się drzewo płot, czy wskakujesz na drzewo i przeskakujesz z drzewa za płot? Drzewo płot. Drzewo płot. To rzuć proszę na atletykę. Czyli akrobatykę. Nie, atletykę. Takie? To jest przy sile, na samej górze. Dobra, no to dobrze. A to drugie jakie było? Akrobatyka. Akrobatyka albo atletyka, to możesz wybrać. Ta atletyka. Wspinając się na drzewo, pękają niestety pod tobą gałęzie. Nie dały rady utrzymać twojej wagi. Przez co upadasz na ziemię, aczkolwiek Bart upada centralnie na ciebie. A akrobatyką? Akrobatyką będzie inaczej. To nie da rady, żebyś dwa razy próbował to samo, mój drogi. No dobra. Wiesz po prostu, że te gałęzie nie wytrzymają twojego ciężaru. Dobra. Stoję przy bramie. Grabarzu! 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 Otwórz! A ty z całą kompanią na egzorcyzm przyszedłeś? Tak, mam księgę, mam wszystko. Załatwię to raz, dwa. 2 godziny mnie nie ma. A ten dzieciak to kto? Ten dzieciak to jest mój kapłan. Nie, mój pomocnik kapłana. A ten Bart to co? On jest pomocnikiem kapłana. Pomocnik kapłana i kapłan pomoc... O! No nie zrozumiesz, ewidentnie jesteś grabarzem. Daj mi pracować. Otwórzę. Już ci otwieram, tylko który to był kluczyk? Spokojnie. Siedzicie, aż przeszedł przez cały pęczek kluczy. Był ostatni. To na szczęście nie był ostatni klucz, więc zajęło wam to gdzieś z 15 minut góra. No. Otwiera wam bramę, która z głośnym skrzypem się otwiera. Jesteście teraz na terytorium cmentarza. Okej. Jesteśmy na terytorium cmentarza. Ja już wiem, gdzie jest krypta grabarzu, więc pójdę i to załatwię. Dobra, tylko ostrożnie. Egzorcyzmy potrafią być, no, nieco brudzące, więc posprzątaj po sobie. A miałem nie wracać, ja generalnie oryginalnie miałem do niego nie wracać, wiesz? Miałem go kompletnie olać, ale teraz fartem się zdarzyło, że muszę. Do grabarza? No, ja miałem go kompletnie olać, że haha, ma dziecko, pozbyłem się i nagle muszę wrócić, więc dotrzymałem. Ale dotrzymałem, co nie, obietnicy grabarzu, dotrzymałem, mogłem uciec, nie uciekłem. No, niech ci będzie. Co niech ci będzie? Wróciłem ładnie. Ale z kompanią. Z kompanią? Sam bym tego nie dał rady. Więcej osób zobaczy pomiot diabła, no ale więcej osób może się przydać. Dokładnie. Masz rację, masz rację. No, mam rację. Tak więc idziesz z nami, czy... Nie, ja się zamknę w domu. Dobrze, pozdrów żonę. Pozdrowię żołnierz, ty gnoju. Sebastian, Baltazar, idziemy. Nara. Idziecie sobie spokojnie do krypty. Tak, krypta była tutaj chyba, no. Która dalej na szczęście stoi zamknięta. Mam nadzieję, bo ja mam klucze. Otwieram. Wrota otwierają się tak samo jak ostatnio. I widzisz na samym środku łunę światła księżycowego, które pada na grób. Na grobie leży dalej dziecko. Sebastian, podaj księgę. Sebastian powoli podaje ci księgę. Otwiera na stronie z egzorcyzmem numer 3. I masz tam wszystko opisane. I teraz chcesz przygotować się do egzorcyzmu? No. Powiedz mi, co masz w ekwipunku. Czy masz jakieś świece, czy masz jakieś pochodnie, czy masz... Jakie masz rzeczy? Tak. Mam pochodni 10. Mam rację, to pewnie żywnościowe. Mam 10 strzałek. Bo potrzebujesz tak. Czegoś sypkiego, krwi, martwej osoby oraz jakiegoś źródła światła, płomienia. A dokładnie 5. Czegoś sypkiego, osoby zmarłej. Czy krew musi należeć do osoby zmarłej? Musi należeć do osoby zmarłej. Dobrze, czyli no to mamy 2 w 1. Płomień i... coś sypkiego, jeszcze raz. Krew niewinnego oraz coś, co będzie oświetlało. Jakieś 5 źródeł płomienia. 5 źródeł płomienia. Tak. Dobra, no to wyciągam z ekwipunku 5 pochodni. Rozstawiam dookoła. W kształcie pentagramu? Nie wiem, no niech będzie. Rzuć, a jak proszę. Jest rysunek w księdze jakiś? Jest kształt pentagramu. Dobra. I rzuć teraz proszę na arkanę. O kurde. To jest pod intelektem. Dobra, arkana. Z ułatwieniem. A z ułatwieniem, dobra. 11. Rzuciłeś 2 razy? Tak, 9 miałem na początku, plus 2. Dobra. Rozkładasz to wszystko. Mniej więcej tak, jak było w księdze zapisane. Niestety przez to, że jest ciemno, przez to, że jesteś już zmęczony, bo nie spałeś za dużo. No. Nie udaje ci się tego odwzorować w 100%, przez co jest trochę krzywo, niektóre symbole nie są dokładnie takie, jakie są w księdze, ale myślisz, że zadziała. Niech będzie. Ale czy coś sypkiego? Piach się liczy? Piach się liczy. Czy w krypcie jest piach? w krypcie, nie poza kryptą jest, więc możesz mieć go przy sobie już. Dobra. Sebastian, jesteś gotowy? Tak. Wiesz, co się będzie działo teraz? Nie mam najmniejszego pojęcia. Uratujemy ci życie kosztem tego martwego dziecka. Bardziej jesteś gotowy? Myślę, że tak. Bardziej? Bardziej jesteś gotowy, usłyszałem. Stary! Zawsze! Ja się urodziłem gotowy. Wiesz, co się będzie działo teraz bardziej? Ja chuja nie wiem. Uratujemy życie Sebastiana? Kosztem tego dziecka, dobra. Ale nie wiem, co się stanie po. Też nie wiem. No to po chuj się pytasz. Ale jesteś gotowy na cokolwiek się stanie? Po czym łapię za lutnię. Urodzony. To się cieszę, że jesteś urodzony. Zajebiście. Dobrze. Czytam wersy z księgi. Księga prosi, żebyś podczas smarowania krwią okręgu... Właśnie, bo trzeba będzie dziecko przedtem. Żebyś podczas smarowania krwią okręgu, który wcześniej został wyznaczony przez piasek, żebyś cytował słowa Hole Incantis. Po prostu mam to powtarzać, tak? Po prostu powtarzaj Hole Incantis. Hole Incantis, Hole Incantis. Hole Incantis. Ale ja umiem po angielsku czytać. Hole Incantis, tak? Dobrze, ale krew... Sebastian... Przygotowywałeś kiedyś świniaka? Tylko raz, na zlecenie mojego pana. Dobrze, czy możesz naciąć to dziecko? To ty jesteś kapłanem, to ty musisz to zrobić. Czy jak... To musi być krew martwej osoby. Nie mogę tego zrobić. Ja pierdolę, ja naprawdę, nawet jeżeli to jest gra, czuję się, że nie mogę tego zrobić. A musisz? Jesteś kurwa na cmentarzu. Właśnie, mogę zabić grabarza. Dobra, biegnę do grabarza. Pukasz w drzwi. Tak. I otwiera ci zmęczony grabarz. Grabarzu, jakie jest... najświeższe ciało, jakie zostało pochowane. Mamy taką młodą kobitkę. Jest tam gdzieś za grobem, ale po coś i ona? Ostatnio ją zakopałem. Wiem, rozkopię i zakopię, obiecuję. Jak to rozkopię? Ja ci dam rozkopię. Za 2 złota. Jak za 2 złota to może być, ale zakop potem. Posprzątać masz po sobie. To ładnie. Za 1 złoto. 1 złoto i 5 srebra. 10 srebra to 1 złoto. No wiem, wiem. Zostało mi 6 srebra. Dobra. Zostało mi 2 srebra, 2 złota i 1 srebro. Oh god. Okay. Grabarz daje ci łopatę. No. A ty wykopujesz ciało. I znajdujesz jeszcze w ogóle... nierozłożoną młodą kobietę. Ja też mógłbym uratować. Też mógłbyś, ale coś za coś. Możesz wskrzesić tylko 1 osobę albo uratować. Dobrze, dobrze. Nacinam. Mam w ogóle, mam kubek. Wyciągam kubek z ekwipunku. Nacinam kobiecie rękę. Muszę, wiadomo, krew nie krąży, więc muszę tą krew wycisnąć do kubka. I nie czuję się przy tym dobrze. Ale ratujesz komuś życie. No. Tak. W tym momencie kubek zapełnia się już do pełna krwią. Widzisz, że tej kobiety to na pewno nie bolało. No, powiedzmy, no. Szczególnie jeżeli mam księgę, która może uzdrowić każdą osobę, ale wciąż jakby bezczeszne ciało i się źle z tym czuję, ale nie wiem, może dlatego, że jestem mnichem, byłem mnichem i wiesz, jest przypadłość. No, wiesz. Znaczy, szanuję, po prostu ktoś odszedł i miał być prochem, a ja tutaj z niego sok robię, kurwa. No w każdym razie, dobrze. Nie zakopuję ciała na razie, nie mam na to, do tego głowy. Wracam do krypty. W krypcie wszyscy czekają na ciebie. Bard z założonym kapturem, żeby się wpasować w klimat, delikatnie brzęka. Dobrze, dobrze, dobrze. Enkantuje po prostu twoje słowa. Tak. Hole incantum to było, tak? Incantis. Incantis. Czy encantis? Incantis. Incantis. Co robię z tą krwią? Smarujesz na piasku, z którego zrobiłeś okrąg. Więc smaruję hole incantis. Hole incantis. Hole incantis. Hole incantis. Na jednej części cała krypta jest spowita w 5 świecących pochodniach, które w tym momencie, jak tylko kończysz rozlewać krew, zamieniają się na kolor zielony. Jak green screen. No. Przy jednym rogu dziecko, a przy drugim rogu Sebastian. Obydwoje mają dalej symbole, teraz się wypaliły z powrotem. Symbole białego płomienia na krtani. A na samym środku jest grób. Nagle i dziecko, i Sebastian stają w płomieniach. Zielonych płomieniach. No. Które zadziwiająco ich nie bolą. Znaczy no dziecka na pewno, bo jest martwe. Tak. I w tym momencie widzisz, jak rana Sebastiana zaczyna się zrastać, a dziecko wraca do życia. I w tym momencie zza grobu widzisz znajomą ci postać Dłoni Śmierci. I teraz, moja droga owieczko, masz wybór. Dziecko. I przystawia topór do głowy młodego dziecka. Albo nastolatek. I przystawia topór do głowy Sebastiana, które umiera. Panie Dłonio! Co bym musiał zrobić, żeby obaj przeżyli? Co bym musiał zrobić? Wiesz co? Pobawmy się. Twoje życie było już za jednego z nich. A co powiesz na małe wyzwanie? Aha. Ja poślę jednego z moich na ciebie. Mojego kochanego pieska. I? Jak zginiesz, to zginie cała 4. Razem z tym durnym bardem. Ej. Jak przeżyjesz, a mój piesek zginie, albo wróci do mnie, przeżyją wszyscy. Zróbmy to! W tym momencie Dłonie Śmierci uderzają toporem 4 razy w ziemię, a spod niej powstaje znowu zielony płomień, który w tym momencie dociera do trumny i otacza ją. Trumna pęka. Jedyne, co wychodzi ze środka, to spowite w bardzo dziwne włosy z całego ciała i obtoczone w swojej własnej krwi. Ni to zwierzę, ni to pies, ni to człowiek. Masz czaszkę psa, która jest obtoczona rozwartą czaszką człowieka. Wszystkie kończyny, a ma ich 4, rozwierają grób na pół i staje w tym momencie przed tobą ogar śmierci. Rzuć proszę na inicjatywę. To wszystko jest spowite w czasie, więc nikt ci nie pomoże. Nie ma mowy. Używam inspiracji, mam naturalną 1. Masz naturalną 1? Tak. Inicjatywa, i żeby teraz ci powiem, to nie jest aż tak ważny rzut, bo to organizuje ruchy. Czyli jeżeli wyrzuciłeś 1, to po prostu będziesz miał ruch jako drugi, więc najpierw zaatakuje ciebie potwór. Więc pytanie, czy chcesz atakować pierwszy? Dobra, masz rację, oczywiście. Dobra. To mamy ruchy tak. potwór ty. Drodzy widzowie, przechodzimy do walki. Jeszcze nie wiecie, bo tego nie tłumaczyłem. Chcę wam opowiedzieć trochę o moim ekwipunku. Moja postać, ja, jestem opasiony sznurem. Na końcu tego sznura znajduje się ciężki, gliniany, z metalową podstawą dzban, w którym zawsze jest wino. Zawsze, to wino się nie kończy. Jest to tak zwana popita. Jest to moja broń, którą mogę wykorzystać jako lasso, jako nunczak, jako rzecz, którą mogę złapać za gałąź i się wspiąć. Mogę tego wykorzystać do wszystkiego. Jest to rzecz, która daje obrażenia bite, ale jeszcze, tak? Dobrze mówię? Bite? Po prostu ogłuszające. I jest też sznur, który jeżeli oplączę, daje obrażenia tak zwane cięte. Ponieważ moja lina jest przeplatana takim drutem jakby ostrym. Do tego mam jeszcze plujkę, która ma najzwyczajniej w sobie lotki. I to wszystko. Jeżeli chodzi o sztuki walki, mam je tutaj, ale i tak będziemy w trakcie się dowiadywać, ponieważ no, postać tworzyliśmy 4 miesiące temu, 5 miesięcy temu. Dużo nie pamiętam, więc będzie mi Mor3-0n tutaj ratował tyłek, jeżeli będę się pytał. Dobra. Dodatkowo masz jeszcze dziką magię. Dzika magia, tak. Która polega na tym, że masz przed sobą destówkę. Mhm. I możesz zażyczyć sobie cokolwiek na niebie chcesz. Mhm. I zależnie od tego, jak skomplikowane i jak ciężkie do wykonania jest twoje życzenie, tym większy procent musisz przekroczyć, rzucając z destówką. I kiedy mogę go wykorzystać? W każdej chwili. Tego możesz używać na przykład chcę 1 000 000 złotych monet. I wtedy musiałbyś naprawdę wysoki próg przekroczyć. Musiałbyś wyrzucić bardzo wysoki procent. Jeżeli tego nie wyrzucisz, to mogą się stać dziwne rzeczy. Dzika magia jest nieobliczalna. Jest dzika. Rozumiem, rozumiem. Dobra. I możesz życzyć sobie czegokolwiek chcesz. Jak się potwór nazywa? Potwór to jest bestia. Po prostu bestia. Dobra. To jest ogar śmierci. Chcę użyć dzikiej magii. Na razie... Chcę użyć dzikiej magii! Na razie pierwszy ruch przez to, że wyrzuciłeś jedynkę. Tak, wiem, ale chcę to zrobić. Jest bestii. Dobrze. Czy jesteś gotowy na walkę? Jestem gotowy na walkę. Bestia wychodzi z grobu i rozrzucając na boki kamień, rzuca jednym z nich w ciebie. Czy 10 ciebie trafia? Patrzysz na taką tarczę masz, to się nazywa... klasa pancerza. Tak? Tak. 13. 13, czyli musiałbym wyrzucić 13 albo więcej, więc 10 ciebie nie trafia. Mhm. Kamień leci centralnie w twoim kierunku, ale udaje ci się zrobić po prostu jak w Matrixie unik i on rozwala się o ścianę. Co dziwne, ściana kompletnie na tym nie ucierpiała. Wszystko jest zatrzymane w czasie. A jak tylko kamień się rozwalił, to spowalnia i zatrzymuje się w powietrzu. W tym momencie masz po prostu więcej rzeczy do manewru. Już nie jest częścią walki. Aha. Potwór po prostu szykuje się do ataku i szykuje się do tego, żeby na ciebie skoczyć. Twój ruch. Dobrze. Używam mojej popity i staram się zarzucić to tak, żeby oplątać przynajmniej 2 z 4 kończyn bestii. Dobra, rzucaj. Rzucasz D20 najpierw. D20. 13. 13, idealnie trafiasz. Dobrze, więc zarzucam, tak robię i rzucam tak, żeby lekko pod kątem zahaczyło o jej łapy tej bestii i zawinęło się. W momencie, gdy łapię, pociągam za sznur, bestia zaczyna się telepać. Wiadomo, traci równowagę. Mm. Rzuć proszę na siłę. Na siłę. Naturalna 20. Naturalna 20? Naturalna 20. O pierdole, bestia, trzymając się i próbując przeciąć swoimi szponami linę, trafia cały czas tylko i wyłącznie w drut. Więc wahając się i rzucając na wszystkie strony, złapana za 2 przednie kończyny, leci w twoim kierunku, po prostu próbując rzucić się na ciebie, ale ty ją ciągniesz w powietrzu i uderzasz w ziemię, przez co ona otrzymuje 5 obrażeń obuchowych, po prostu od uderzenia w ziemię. Mhm. I 2 obrażenia cięte przez po prostu przecięcie drutem. Tak. I co robisz, jak bestia jest przed tobą? Ze względu na to, że wyrzuciłeś 20, pozwolę ci użyć jeszcze jednego ataku. Dobrze. Bo możesz jako mnich właśnie używać ataku jak bronią mniejszą zaatakowałeś, czyli tą swoją bronią. Tak. To możesz jeszcze z pięści uderzyć. Aha, dobrze, no właśnie patrzę na pięści. Okej. Czemu nie mam tego zaznaczonego? Pięści ile atakują? Nie, chciałem... Co? Nie, bo tutaj mam odbijanie. A. Pamiętasz, że to było odbijanie? Odbijanie polega na tym, że jeżeli strzela w ciebie coś... Aha, tak, tak, to ty tak. Rzucasz po prostu D10 i jeżeli spadnie to do zera, to możesz to złapać i puścić. A jeżeli wykorzystasz punkt ki, który masz tam 3, to możesz rzucić z powrotem. Punkty ki. Dobrze. Ale zrobimy chyba grad ciosów, czyli... za każdym trafieniem mogę nałożyć na przeciwnika jeden z tych efektów. Przeciwnik STZRC. Pamiętasz co to było? Saving throw na zręczność. Tak, albo będzie powalony, potem jest ST siła, albo będzie odurzony na 15 minut. Ogłuszony na 15 minut. I nie może reagować na jedną turę. Dobra, no to co wybierasz? Tylko musisz wykorzystać punkt ki wtedy. Tak, no to jest duża walka, więc wykorzystuję jeden punkt ki. Mam brazoletę, nie zapominajmy. Mam brazoletę z 3 drewnianymi koralami. I jedna z nich się wypali. Jedna z nich zacznie się palić. Zacznie się palić, tak. Tak, dopiero jak 3 zaczną się palić, to będziesz miał obrażenie od ognia. Tak. Tak jest. No. Więc wykorzystujesz punkt ki i opisz mi dokładnie, gdzie trafiasz bestię. Ona teraz leży na ziemi przed tobą i podnosi swoją kościastą twarz w twoim kierunku. Kościastą twarz w twoim kierunku. W łeb wale, nie? Skopa? To jest grad ciosów, nie da się ciosów, chociaż można dodać. Pięści. Z pięści. Rzucaj proszę na trafienia. To jest ważny ruch, mi się wydaje. 13. 13. Trafiasz idealnie. Dobrze. Przez co... I teraz rzucasz na obrażenia D4. Na obrażenia D4. Aha. 3. Potwór dostaje prosto w skroń swoją, przez co delikatnie kość pęka i ogłusza go. On teraz będzie ogłuszony, czyli stworzenie jest obezwładnione, nie może się poruszać i ma trudności z mówieniem. Stworzenie automatycznie nie zadaje rzutów obronnych na siłę i zręczność. Testy ataku przeciw obezwładnieniu wykonywane są z ułatwieniem. Dobra. Więc jest ogłuszony i leży przez chwilę na ziemi. Zobaczmy sobie. Leży dalej. Twój ruch dalej. Mój ruch dalej. Pamiętaj, dalej możesz używać dzikiej magii. Nie musisz, co nie? Ale możesz w każdej chwili. Czuję, że to będzie taki atak na ostatnią chwilę, tak. Dobrze, to zróbmy w takiej... Droga otwartej dłoni, pamiętasz co to było? Droga otwartej dłoni to po prostu, że masz te sztuki walki. To była droga twoja mniejsza, twoje sztuki. Dobrze, mi się wydaje, że... Chyba... Widzisz... Czy on normalnie umie mówić? Ta bestia? Nie, to jest ogar śmierci, to jest jak pies, to jest jak zwierzę karalne. No cóż, musimy się pozbyć ogara. Ba! Tak bym chciał. Dobra, no to rzucaj na trafienia. Ale wiesz, co chcesz. Wiem o co chodzi. Chcesz po prostu wziąć i przypierdolić z całej siły. 6. No to robisz. Ba! I podujesz. Ba! I podujesz. Ba! I prawie trafiła, ale jednak podujesz. Kurwa. Rzuć jeszcze raz, bo z ułatwieniem. O. 4. Ba! Podujesz dalej. Nie dajesz rady w ogóle trafić tej poezji, pomimo tego, że leży centralnie przed tobą. Ja się mało biję, to dlatego. Bestia za to podnosi się i z głośnym warkiem próbuje przeciąć ci łydki. Na szczęście udaje ci się odskoczyć w ostatniej chwili. Ale bestia zaczyna krwawić z buzi. Widzisz, że jej krew wypluwa się na ziemię, a z krwi zaczynają wystawać małe, kościste dłonie, które próbują ciebie złapać. I rzuć teraz proszę rzut obronny na zręczność. Dwa. A nie, zręczność jeszcze jest. Zręczność i patrzysz na rzut obronny. Zręczność masz u góry. To jest ten duży i tam jest RO, czy tam rzut obronny. RO? Rzuty obronne. Na samej górze zręczności masz. Aha, 9. 9. Czyli 11. Co? Nie. Masz... Ty mnie pierdolisz. Masz swoją kartę, co nie? Mam. Tak. Masz zręczność? Mam. I ile tam masz napisane? -1. -1? Tak. I weź zjedź teraz w twoje prawo. No. I masz na samej górze rzuty obronne. Tak. Ile tam masz? 1. No to razem to będzie? 2. Rzuci... Bo jest 2 - 1 + 1 to 2. Nie, -1 + 1, tylko 2 + 1. Patrzysz tylko na rzut obronny. To 3. To 3. Dłonie chwytają ciebie za łydki i w tym momencie jesteś unieruchomiony, mój drogi. Jestem unieruchomiony. Czyli będziesz mógł wykonywać akcję, ale nie będziesz mógł się ruszać. Rozumiem. Jest twój ruch. Bestia teraz stoi przed tobą i zbliża się powoli do złapanej zdobyczy. Dobrze. Czy w tej kopule krypcie jest coś nad nami? Jest żyrandol. Nie. Nie. Dobra, nie, to nie wypali. Dobrze, w takim razie jest coś takiego jak cierpliwa obrona. Cierpliwa obrona? Cierpliwa obrona, czyli unik tak zwany. Wykorzystuje akcję, ale mam jakby gwarantowany unik po prostu? Będzie utrudnienie na rzuty przeciwko tobie. Tak? Tak, że ciężej będzie ciebie trafić. I to jest jako umiejętność kij? To jest umiejętność kij. Aha. Bestia się zabiera do ataku teraz, tak? Tak, po prostu podchodzi do ciebie wiedząc, że się nie ruszysz. Wiedząc, że ciebie złapało, więc będzie się z tobą bawić. Czyli jestem w tarapatach. Jesteś w tarapatach, mój drogi. Chcę użyć dzikiej magii. Co dokładnie chcesz zrobić? Chcę się z bestią zaprzyjaźnić. To będzie bardzo ciężkie. Zdajesz sobie z tego sprawę. Dobrze, to chcę, żeby bestia umarła. To będzie jeszcze cięższe. Dobrze, chcę, żeby bestia usnęła. O! Opisz dosłownie, musisz opisać bardzo, jak dla Gina byś opisywał, czyli ze szczegółami, co chcesz, żeby się stało. Dobrze. Żeby po prostu usnęła, żeby uspiła ją jakaś melodia, żeby piasek nagle się podniósł, żeby usnęła. Chcę, żeby bestia wróciła do nóg Dłoni Śmierci i zasnęła mu przy nodze. Skamląc do tego, niech se skamle, jakby była przestraszona i zasypia ze stresu. Dobra, to rzucisz mi najpierw 20 na zastraszenie. Dobrze. Słuchaj, bestio! Teraz ci pokażę! Jezu, nic nie spadło. Jezu, dobrze. Ale teraz ci pokażę naprawdę! 13. A 13? Plus 3, 16. 16 i teraz rzucaj proszę desetką. Dwie kości na raz. Jezu. I tam masz jedności i dziesiątki. Tak. Czy inspiracja pod to podchodzi? Pod to podchodzi. Mamy tutaj 1, 80. Bestia przerażona odskakuje i puszczają ciebie wszystkie dłonie, które wcześniej ciebie trzymały. Ty, ja ją mogłem tym zabić chyba, mi się wydaje. Nie, mogłem ją zaprzyjaźnić! Mogłem się zaprzyjaźnić z bestią, nie! No dobrze. Bestia jeszcze bardziej krwawi z ust i podchodzi do nóg śmierci. Sprytnie. Zobaczymy, jak dzika magia odwróci się przeciwko tobie. I w tym momencie... On rzuca kością. Krwawe kości, dzika magia. Będziesz widział wynik. No. 52. 52? W tym momencie wielka fala uderzeniowa popycha ciebie i bestię, razem waląc was w ścianę. Ona tak jakby wychodzi prosto z kaptura Dłoni Śmierci. Ta dłoń. A ta fala. Ta fala uderzeniowa. No. Więc bestia już nie usypia. tylko odlatuje, uderzając na początku, ty uderzasz w ścianę i rzuć proszę rzut obronny na kondycję po prostu. 14. Masz to duże kondycja? Nie mam, wytrzymałość. Tam wytrzymałość, tak. 2, czyli 16. 16, a bestia? O kurde. Uderzasz w ścianę, w ostatniej chwili blokując się swoim... czym się blokujesz? Blokuje się brzuchem. Brzuchem, więc tylko jest takie... I leci w twoją stronę bestia i teraz rzut obrony na zręczność. Cześć, zarzuciłem. Ja nigdy nie mogę trafić. No, zmienny dłonie? Zręczność, minus 1. 16. 16. Czekaj, wyrzuciłeś 17? Mhm. No to 18, bo patrzysz na rzut obronny. Nie patrzysz na samą zręczność, tylko rzut obronny. Aha, rzut obronny, no to mam 2. A nie, zręczność, rzut obronny, no to 1. No. No to 18. 18. Udaje ci się uchylić, a bestia z stękiem i łamaniem kości uderza w ścianę, dostając... 8 obrażeń. A ile on ma maksymalnie? Nie możesz wiedzieć. Aha. A jak się mogę dowiedzieć? Możesz użyć dzikiej magii. Aha. No już użyłem raz, nie? To już nie mogę. Możesz. Mogę cały czas używać? Nie do końca. W pewnym momencie przestanie się ciebie słuchać i będzie to coraz cięższe i będzie się odwracała przeciwko tobie. Rozumiem. Więc bestia ze stękiem uderza, po czym podnosi się i próbuje ciebie trafić swoimi kłami. Próbuje po prostu rozwiera się szczęka, a ze środka wychodzi wiele zębatek. Próbuje ciebie ugryźć i powiedz mi, jak się od tego bronisz. Masz swoją reakcję. Jak duża jest ta paszcza? Jak duży jest ten pies? Ten pies jest wielkości takich dwóch ciebie. Aha. Wkładam mu popitę w mordę. Serio, tak ten dzban jakby próbuje to skanterować po prostu. Wiesz, że jest jego łeb, który próbuje, a ja robię. A rzuć mi po prostu D20, zobaczymy. 6. Wiesz co? Niech będzie, bo to był bardzo słaby rzut też z bestii. No. Więc bestia zamyka mordę i centralnie miałaby się zamknąć na twojej twarzy, odgryzając ci ją, ale zatrzymuje się na popicie, przez co trochę wina wlewa się do brzucha bestii. Wino miesza się z krwią, która się wylewa i widzisz, że bestia zaczyna powoli wchodzić w szał. Jest twój ruch. Bestia teraz siedzi z rozwartą żuchwą. Widać, że może otworzyć jeszcze szerzej, ale zaraz, żeby po prostu się cofnąć, więc musisz szybko działać. Na razie po prostu stoi przed tobą i będzie atakowała. Rozumiem. Pamiętasz, czym był krok w powietrzu? Krok w powietrzu to jest coś takiego, że skaczesz i możesz jeszcze raz skoczyć. Aha, rozumiem. Coś w tym stylu, więc za bardzo się nie przyda. Spróbujmy jeszcze raz grać ciosów z kolejnego punktu ki. Czyli wtedy atakujesz 2 razy ogólnie. Tak. Aha, czyli wciąż mogę wykorzystać mój atak jakiś. Tak, więc atakujesz na początku normalnie. Tak. Czym atakujesz? Bo masz, tak jakby twoja główna broń jest utknęła, więc masz tylko linę. O, wiem. Zróbmy tak. Będę pewnie musiał wykorzystać akcję na siłę, na szybkość, ale gdyby mi się udało jeszcze raz ją związać, nie atakując, czy to podchodzi pod akcję, tak? To podchodzi pod akcję. Obwiązać dookoła szyi i szybko zrobić kółko, żeby zaplątać wokół nóg. To na zręczność, dawaj. Na zręczność. 18. Bez 19 minus 1. 19 minus 1? No. Stary, rzucamy jeszcze raz. Nie mów, że też miałeś. 8. Wygrałeś. Naprawdę? Naprawdę. To był po prostu, uznałem, że dobra, rzucamy na zręczność bestii, rzucamy na zręczność twoją. Bestia w tym momencie wyrzuciła 2 + 4. No. Więc 6, a ty wygrałeś. Ja. Ledwo. No. Szybko obwiązujesz i drut zaciska się, delikatnie krwawiąc bestię jeszcze bardziej. Przez co ona czuje swoją własną krew. Widzisz, jak krew bardzo dziwnie zaczyna płynąć. Nie w dół, ale w górę, przez nozdrza i oczy. A bestia zaczyna wrosnąć coraz więcej włosów i zauważasz małe, pajęcze nogi wyrastające z jej pleców, które coraz bardziej się powiększają i powiększają. Co jest z tym potworem? Bestia jest związana w tym momencie i otrzymuje... Nogi rzuć też, mi proszę, tak, rzuć mi proszę na obrażenia od liny tej twojej. A, D6. D6. 5. 5, okej. Dobra. Ile ona ma życia? Możesz zaatakować jeszcze raz. Tak. Grad ciosów, kolejny. Chociaż... Właśnie to jest w formie gradu ciosów, bo wykorzystałeś ten punkt ki. Znaczy miałem jeden, ten pierwszy i teraz mam... Bo grad ciosów tak jakby polega na tym, że atakujesz raz i atakujesz potem jeszcze raz. Aha, rozumiem. Więc możesz zaatakować jeszcze raz. Ale pięścią. Dobrze, ale czy on leży... On leży w tym momencie, cały czas z zatkaną gębą, tak. I po prostu krew mu napływa na całą twarz. No. Więc teraz mniej widzisz kości, bardziej widzisz tak jakby mięsiste cielsko, które się zakłada. Wygląda to jak takie macki z tej krwi. Więc teraz leży, ma przednie kończyny związane, ale widzisz, że dochodzą zaraz dwie pajęcze nowe. Czy dałbym radę zacisnąć ten sznur tak bardzo, żeby mu tą głowę odciąć? Możesz spróbować. Spróbujmy. Rzucasz na siłę z utrudnieniem. Wiedziałem, bo z utrudnieniem wiedziałem. 18. 8 plus siła 1, 9. Czy używasz inspiracji? Używam inspiracji. Dawaj. Znowu z utrudnieniem rzucam? Nie. Teraz normalny rzut. Teraz naturalną jedynkę. Pierdolisz. Naturalna jedynka! Na inspirację! Nie! W tym momencie pajęcze nogi przerywają twoją linę i odcinają ją. Psują moją broń. Psują twoją broń. Teraz... Naturalna jedynka. Bestia wypluwa twoje, jak to się nazywało? Popite. Wypluwa twoją popitę, która ląduje ci w rękach i bestia zaczyna dziwnie pełzać. Jej głowa wręcz oblewa się tą krwią. Teraz zamiast czaszki widzisz mięsistą breję z zębami wystającymi. Bestii wyrastają pajęcze nogi i zaczyna pełzać po ścianie, rzucając się na ciebie. Czy 19 ciebie trafia? Trafia. Bestia spada na ciebie z góry, wbijając swoje pajęcze nogi prosto w twoje obojczyki. Nie robię tego dla jaj, po prostu tutaj się najlepiej wbija. Otrzymujesz 6 obrażeń kłutych. 25 minus 6. 19. Nie zostało. Bestia zbliża się do ciebie twarzą i rozwiera swoją żuchwę. Widzisz rzędy, 4 rzędy zębów, coraz to ostrzejszych, coraz bardziej oddalonych od siebie. Po czym ryczy na ciebie i rzuć teraz rzut obronny na kondycję. 9. Twoje ramiona padają i upadasz na ziemię, a bestia wgryza ci się w ramię, zadając ci dodatkowe 3 obrażenia. Leżysz teraz na ziemi, jesteś centralnie pod bestią i masz przebite na wylot obojczyki. Co robisz? Twoja lina jest odcięta, dalej możesz jej używać jako broń, ale już będzie o wiele słabsza. Więc trzymasz po prostu linę z drutem oraz popitę. Tak. Ręce mam jakby wolne wciąż, tak? Dobrze, postaram się... Chcę, żeby bestia zniknęła dzięki dzikiej magii. Zniknęła? Zniknęła. Dobra, rzucaj dziką magią. To jest chyba moja ostatnia gra. Rzuciłem na nią. Tego nie da się zabić. Korzystam z inspiracji. 93. Pierdolisz. No zobacz. To jest... Znaczy, no, nie. Pokaż mi to. To jest 93. Bestia zaczyna syczeć coraz głośniej i głośniej, i widzisz, jak zęby jej się zaczynają urywać. Zaczyna się składać na małe fragmenty i odpadają jej wszystkie kończyny. Wszystko zaczyna się łamać, słyszysz po prostu kość za kością, która się łamie, a bestia skrzeczy i wyje o pomoc do swojego pana. Pada na ziemię, centralnie na ciebie i zaczyna rozpadać się na małe fragmenty. Czujesz jedyne co w swoim nosie, to zgniliznę i zapach świeżej krwi. Bestia rozpada się na malutkie kawałeczki i znika. Ja... Mądrze zagrane. A teraz powiedz mi, zadowolony, że oszukiwałeś? Jak oszukiwałem? Ja też potrafię używać dzikiej magii, mój drogi. Tak jak ostatnio. O nie. 49. Zauważasz, że fragmenty bestii, które leżały na ziemi, zaczynają się powoli zrastać z powrotem. I powstaje mały pająk, który próbuje się na ciebie rzucić. Jedyne co, to spada na ciebie, próbując ciebie ugryźć, ale nie dosięga. Po prostu to, co wcześniej było głową potwora, jest teraz cielskiem pająka, który na czterech nogach próbuje ciebie ugryźć. Ale niestety nogi są na tyle sztywne, zrobione z kości, że nie potrafi się schylić. Masz teraz nad swoją twarzą coś w stylu headcraba, który próbuje do ciebie dopaść. Twój ruch. Jeden szybki cios po pitą z dłoni powinien wystarczyć. Czy masz jeszcze punktyki? Mam. Masz jeszcze ostatni? Jeszcze jeden. No. Czy teraz pytanie do ciebie. Daję ci szansę, żebyś zrobił jakiś ostateczny ruch. I wtedy zadawał obrażenia. Rzucaj w ogóle, czy trafiasz, bo chcesz go trafić popitą, tak? No chcę go zgładzić popitą po prostu. Dawaj. Z czym to jest? Popita? Musiałbyś zobaczyć, co tam masz napisane przy popicia. W tym małym kwadraciku. Siła plus B. Siła plus biegłość, czyli plus... siła plus 2. 4. Boing. Ja nie potrafię tej popity. Uderzasz po prostu w kość, przez co popita się tylko odbija. A potwór... Jego nogi łamią się, a on spada niżej, gryząc centralnie przed twoim nosem. Aha, czyli on jest jakby... Aha. Jest tylko fragmentarny, jest zrobiony z takich szczątków tego potwora, czyli z kości łódźcowych, no. Bardzo długich, które właśnie się połamały i spada niżej, ale nie potrafi dalej ciebie dosięgnąć. Trzyma się i trzyma i próbuje, ale nie daje rady. Masz ostatnią szansę, przed tym jak odgryzie ci twarz. Dobrze, zrobię w takim razie... Naprawdę mam mało ataków, kurczę, jak do osoby, która no, w sumie mało się bije, więc... Mogę się znaleźć jakby w lepszej pozycji od tego... Jak duży on jest? On jest wielkości twojej głowy. W sensie, że jego cała gęba jest wielkości twojej głowy. Gdzie ona się znajduje? Przy mojej twarzy. Centralnie przy twarzy i cały czas szarpie się i gryzie. Próbuje ciebie ugryźć po prostu. Ale ledwo co, dosłownie jest milimetry, więc czujesz jego oddech na swojej twarzy. Mogę po prostu złapać jakby od tyłu i rzucić tym o ścianę? Możesz. Poproszę. No to dawaj, zobaczymy czy trafisz. Takie na co rzucam? Tutaj po prostu na siłę. 14. 14. Mhm. Chwytasz potwora i powiedz mi co z nim robisz. Dokładnie. Z całej siły, z calutkiej siły rzucam o tą ścianę, gdzie wtedy... Głaz został rzucony. O, czyli przez te głazy? Tak. To rzuć mi proszę teraz na obrażenia D4. Cztery, kryt, ładnie. Potwór odbija się od kamieni i ląduje centralnie na ziemi, teraz czołgając się w twoim kierunku jeszcze, próbując gryźć. Krew wypływa i próbuje się zrastać z powrotem z jeszcze fragmentami swojego ciała. Widzisz, że wszystkie fragmenty zaczynają się ruszać i lecieć powoli do tego potwora. Twój ruch. Jesteś teraz już na nogach, masz delikatnie osłabione ręce przez przebicie, przez obojczyki. Czyli co, moje ataki będą z utrudnieniem rzucane? Zobaczysz. Dobrze. Nie wiem. Dobrze, to robimy grad ciosów. Grad ciosów? Grad ciosów jako ostatnie punkty. Dobra, dawaj, czyli atakujesz dwa razy. Tak, i następna kolejka będę zadawał obrażenia z... Ognista. Ognista. Dobrze, więc teraz mi się wydaje, zrobimy... Chwilkę, czyli mam trochę tego sznura. Mogę go z pomocą... Masz trochę tego sznura. I jakby końcówka jest wciąż... Z drutem. Z drutem, ale jest wciąż z popitą, nie? To nie jest tak, że popita jest... Popita jest odcięta. Mogę ją zawiązać z powrotem? Przynajmniej ten kawałek. To będzie jako akcja jedna z tego gradu. Zrobimy jedno, zrobimy to. Dobra. Czyli wiążemy? Bo czuję, że moje ataki będą... To rzuć teraz proszę na zręczny. Sztukę przetrwania. To jest przy wiedzy. Tak, tak, to mam plus 4. 21. 21? Udaje ci się zawiązać sznur jakiś taki specyficzny, wiesz, taki marynarski, jak to robią. Przez co popita teraz bardzo mocno się trzyma. A iskry z twojego... używasz iskier ze swojego medalionu, znaczy, sorry, ze swojej bransolety, żeby przypalić delikatnie sznur, żeby trzymał się jeszcze twardziej, żeby stwardział i trzymał się jeszcze mocniej. O, rzeczywiście. No to co? Pa! 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 Rzucaj. To w końcu musi trafić. 11 plus siła. Plus siła, plus biegłość. Plus siła, plus... Biegłość. Biegłość jest na samej górze obok inspiracji. Aha, to plus 3, czyli 14. 14? Mhm. I rzucasz jeszcze raz. Siłę masz 1? Siła jest 1, no. A, dobra. 13, czyli 16. Czyli 16. Które jest gorsze? 14. 14. Trafiasz idealnie. I powiedz mi teraz, opisz mi, jak zabijasz potwora. Trafiam centralnie, w idącą do mnie headcraba, tak to opisałeś. Krew za każdym uderzeniem rozbryzguje się. Za każdym uderzeniem słychać tylko przy drugim uderzeniu nogi składają się coraz bardziej, ale jeszcze człapie. I przy trzecim uderzeniu czaszka jakby rozkłada się. Widać tylko, jak szczęka jeszcze próbuje Gratulacje, zabiłeś ogara śmierci. I co teraz? Śmiercionogi? Ręczny? Teraz uciekaj, myszko. Spotkamy się za 4 miesiące. Pum, pum. W tym momencie uderza swoim kosturem, znaczy kosturem, swoim toporem o ziemię 2 razy i wszystko wraca do normalności, a hamulec, który wcześniej lewitował w powietrzu, rozwala się o ziemię, zgniatając dodatkowo tą miazgę, którą zostawiłeś z potwora. Dziecko zaczyna płakać, a noga Sebastiana jest kompletnie wyleczona. Stary, nie wiem co się stało, ale nieźle żeś to rozjebał. I na tym skończymy naszą sesję. Naszą drugą sesję. Finito! Finito. Gratki, stary. Dobra walka. Ej, ta walka mi się dużo bardziej podobała niż walka z Bake Rollsami, którą mi kiedyś zorganizowałem. Mówiłem, otoczenie dużo daje. Tak, tak. Naprawdę dużo daje. A jak ty byś ocenił tą walkę? Serio dobrze ci poszło. A ogólnie historię w dzisiejszym odcinku? Uważam, że spoko. Trochę wolne było, ale dużo lokacji żeśmy zahaczyli. Dużo lokacji, w ogóle porozchodziłeś się po całym mieście. No. Ale było całkiem fajnie według mnie. Widzowie, jeżeli będziecie chcieli jeszcze więcej takich odcinków, to czekajmy aż Mor3-0n znowu do mnie przyjedzie. Dziękuję, naprawdę, no dobrze się bawię po prostu, bo nie lubię się dużo bić, ale szczerze przy tej walce naprawdę czułem, że miałem jakąś kontrolę. Mimo że czułem się bezwładny, to zawsze były jakieś opcje i ty mi na to pozwalałeś. I to jest chyba, to jest piękne chyba w tej grze właśnie, że jakby opcje są, tylko trzeba odpowiednio już dobrze rzucać. I trzeba odpowiednio myśleć, żeby te opcje zauważyć. Tak. Dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek z D&D. To był drugi odcinek, nie wiemy czy będą kolejne. Teraz mamy małe dziecko Diablika, mamy zdrowego Sebastiana i barda Baltazara. Zobaczymy jakie będą nasze dalsze przygody, czy w ogóle będą. Czy coś ulegnie zmianie? Nie wiem, świat jest gotowy, to wszystko czeka na kolejny odcinek, ale to od was zależy, czy się zdarzy. Więc dzięki wam jeszcze raz. Moronku, pomachaj. Macham. Papa. Bye bye.